Rekolekcje ośmiodniowe, 20 października 1936 roku. Jezu mój, oto dziś idę na puszczę, aby rozmawiać tylko z Tobą, mistrzu mój i panie. Niechaj Ziemia umilknie, Ty sam mów do mnie, Jezu. Ty wiesz, że nie rozumiem głosu innego, tylko Twój, pasterzu dobry. W mieszkaniu serca mojego jest owa puszcza, gdzie żadne stworzenie przystępu nie ma. Tyś sam w nim królem. Kiedy weszłam do kaplicy na pięć minut adoracji, zapytałam pana Jezusa, jak mam odprawiać te rekolekcje. Wtem usłyszałam taki głos w duszy. Pragnę, abyś się cała przemieniła w miłość i płonęła żarem, jako czysta ofiara miłości. Prawdo wiekuista, udziel mi promienia Twojego światła, abym poznała Ciebie, Panie, i godnie wysławiała nieskończone miłosierdzie Twoje. I zarazem daj mi poznać siebie, całą przepaść nędzy, jaką jestem. Obrałam sobie za patronów tych rekolekcji świętego Klaudiusza de la Colombier i świętą Gertrudę, aby się nieustannie za mną wstawiali do matki Bożej. I miłosiernego Zbawiciela. W medytacji o stworzeniu, w jednym momencie dusza moja złączyła się ze Stwórcą i Panem swoim. W tej łączności poznałam cel i przeznaczenie swoje. Celem moim jest łączyć się ściśle z Bogiem przez miłość, a przeznaczenie moje jest uwielbić i wysławić miłosierdzie Boże. Dał mi pan jasno to poznać i przeżyć w sposób nawet fizycznie odczuwalny. Nie mogę wyjść z podziwu, kiedy poznaję i doświadczam tej niepojętej miłości Boga, którą mnie Bóg miłuje. Kim jest Bóg, a kim ja? Dalej rozmyślać nie mogę. Miłość tylko rozumie to spotkanie i złączenie się tych dwóch duchów to jest Bóg, duch i dusza stworzenia. Im go więcej poznaje, tym całą mocą jestestwa swego tonę w nim. W tych rekolekcjach, powiedział Pan Jezus, utrzymywać cię będę ustawicznie przy sercu swoim, abyś poznała lepiej miłosierdzie moje, jakie mam ku ludziom, a szczególnie ku biednym grzesznikom. Zdarza mi się w czasie słuchania medytacji, że jedno słowo wprowadza mnie w ściślejszą łączność z Panem i nie wiem, co ojciec mówi. Wiem, że jestem przy najmiłosierniejszym sercu Jezusa. Duch mój cały tonie w nim, a poznaję w jednej chwili więcej niż przez długie godziny rozumowego dociekania i rozmyślania. Są to nagłe światła, które mi dają poznać rzecz tak, jako Bóg na nią patrzy. Tak w materii świata wewnętrznego, jako i też materii świata zewnętrznego. Widzę, że Jezus działa sam w duszy mojej w tych rekolekcjach. Ja tylko staram się być wierną Jego łasce. Poddałam całą duszę na wpływ Boży. Ten mocarz niebieski wziął duszę moją w całkowite posiadanie Swoje. Czuję, że jestem uniesiona ponad ziemię i niebo w życie wewnętrzne Boga. Gdzie poznaje ojca, syna i ducha świętego jednak zawsze w jedności majestatu. Dziś byłam w przepaściach piekła, wprowadzona przez anioła. Jest to miejsce wielkiej kaźni, jakiż jest obszar jego strasznie wielki. Rodzaje mąk, które widziałam. Pierwszą męką, która stanowi piekło, jest utrata Boga. Drugą, ustawiczny wyrzut sumienia. Trzecią, nigdy się już ten los nie zmieni. Czwartą męką jest ogień, który będzie przenikał duszę, ale nie zniszczy jej. Jest to straszna męka, jest to ogień czysto duchowy, zapalony gniewem Bożym. Piątą męką jest ustawiczna ciemność. Straszny zapach duszący, a chociaż jest ciemność, widzą się wzajemnie szatani i potępione dusze, i widzą wszystko zło innych i swoje. Szóstą męką jest ustawiczne towarzystwo szatana. Siódmą męką jest straszna rozpacz, nienawiść Boga, złożeczenia, przekleństwa, bluźnierstwa. Są to męki, które wszyscy potępieni cierpią razem. Ale to nie jest koniec mąk. Są męki dla dusz poszczególne. Każda dusza, czym grzeszyła, tym jest dręczona w straszny i nie do opisania sposób. Są straszne lochy, otchłanie kaźni, gdzie jedna męka odróżnia się od drugiej. Umarłabym na widok tych strasznych mąk, gdyby mnie nie utrzymywała wszechmoc Boża. Niech grzesznik wie, jakim zmysłem grzeszy. Takim dręczony będzie przez wieczność całą. Piszę o tym z rozkazu Bożego, aby żadna dusza nie wymawiała się, że nie ma piekła, albo tym, że nikt tam nie był i nie wie, jak tam jest. Ja, siostra Faustyna, z rozkazu Bożego byłam w przepaściach piekła na to, aby mówić duszo mi świadczyć, że piekło jest. O tym teraz mówić nie mogę. Mam rozkaz od Boga, abym zostawiła to na piśmie. Szatani mieli do mnie wielką nienawiść, ale z rozkazu Bożego musieli mi być posłuszni. To, co napisała, jest słabym cieniem rzeczy, które widziałam. Jedno zauważyłam, że jest tam najwięcej dusz takich, które nie dowierzały, że jest piekło. Kiedy przyszłam do siebie, nie mogłam ochłonąć z przerażenia jak strasznie tam cierpią dusze to też jeszcze goręcej modlę się o nawrócenie grzeszników ustawicznie wzywam miłosierdzia Bożego dla nich o mój Jezu wolę do końca świata konać w największych katuszach aniżeli bym miała Cię obrazić najmniejszym grzechem córko moja powiedział pan Jezus jeżeli przez ciebie żądam od ludzi czci dla mojego miłosierdzia to Ty powinnaś się pierwsza odznaczać tą ufnością w miłosierdzie moje. Żądam od Ciebie uczynków miłosierdzia, które mają wypływać z miłości ku mnie. Miłosierdzie masz okazywać zawsze i wszędzie bliźnim. Nie możesz się od tego usunąć ani wymówić, ani uniewinnić. Podaję Ci trzy sposoby czynienia miłosierdzia bliźnim: pierwszy czyn, drugi słowo, trzeci modlitwa. W tych trzech stopniach zawiera się pełnia miłosierdzia i jest niezbitym dowodem miłości ku mnie. W ten sposób dusza wysławia i oddaje cześć miłosierdziu mojemu. Tak, pierwsza niedziela po Wielkanocy jest świętem miłosierdzia, ale musi być i czyn, i żądam czci dla mojego miłosierdzia przez obchodzenie uroczyście tego święta i przez cześć tego obrazu, który jest namalowany. Przez obraz ten udzielę wiele łask duszom. On ma przypominać żądania mojego miłosierdzia, bo nawet wiara najsilniejsza nic nie pomoże bez uczynku.